I hello ludzie, tu jest Cele 55 i wracamy. O, i zaczynamy od podwójnej walki. Jak rozkosznie. To Kagero, bo jest nieobity. Wow, ty Konita tu się zbiera, uważaj. Podejrzewam, że poza nimi zostało 4 trenerów może. A ja bardzo lubię, kiedy jest dużo postgame'u. Zauważ, że bardzo często jest sytuacja, w której to główna część gry przed ligą trwa tyle samo, co w innych częściach, a postgame mimo tego nadal jest wielki. A Johto takie nie jest. Moim zdaniem przejście głównej gry w Johto trwa troszkę krócej niż w pozostałych genach. Ale w piątej genie, jeżeli dobrze pamiętam, w Unowie tak nie jest. Masz dosyć porządną część gry. Poza tym ja lubię, kiedy postgame daje nowe lokacje. Niestety Hoenn w postgame zazwyczaj po prostu daje ci Battle Facility, no i tam odblokowuje parę rzeczy. No zgaduję, że tak, popcie. Wiele osób uważa właśnie, że Black i White 2 są najlepszymi częściami. Zazwyczaj okrzykuje się Emerald, Platinum, Black i White 2 i czasem Hard Goldy najlepszymi. Nikt nie myśli tak o 6 albo 7 genie, prawie. Skill swap, naprawdę. Okej. Okay. W ogóle 2 Claydole. What even? Okej, okay, czy to koniec? No szczerze mówiąc, nie patrzę, ile oni jeszcze pomów mają do dyspozycji. Okej, okay, 46. To tobie już starczy, expa. A oh, fuck, Lantern. O, oh, Shadow Ball, wyśmiejcie. Ile zrobi? Okej, okay, pioruńsko mało akcji, nie spodziewam się więcej. Waterfall, bo będziemy mieli szansę na Flincha. Tokagera na pewno jest wolniejsza od Lanterna. Najlepsza to Pokémon Blue. Nie znać się, tfu! No chyba... Jeszcze ani razu nie widziałem sytuacji, w której remake byłby gorszy od wersji remake'owanej. Podobnie z trzecimi wersjami. Emerald, chociaż naprawdę nie uważam, że jest dużo lepszy na razie od Ruby Sapphire, jest mimo wszystko lepszy. A Heinemann, tak, to wystarczy. Staram się tu w miarę przewidywać, na jakich poziomach skończą moje poki, po lidze. No nie wiem, ja mówię, ja poczekam chwilę, zanim kupię Ultra Sun, zobaczę, co poddawali. Ponieważ sprawdziłem, ile kosztuje. I tak, ten Steelbook Edition 180 zł, takie god fucking damn it, ludzie. A, Shadow Ball jest not very effective w tej genie, muszę o tym pamiętać. Pierwszy raz chyba animację Willowu sprawdzimy. Boże, zajebiście wygląda. Ja pierniczę. Tak, Confuse Ray, tak, to teraz my będziemy rakiem. Why not? A Steelwing dosłownie wygląda tak samo, jakbyś używał Iron Taila, tylko że z Wing Attackiem połączone. Okej, okay, zobaczymy, jak się teraz pójdzie, cwaniaku. Teraz ja będę tym, który daje raka. Oh shit! W sumie Pursuit chyba zrobi więcej. Nie no, mowy nie ma, 40 mocy, będę teraz 120 mocy. O wow, to był kryt! Boże, przecież to gówno pewnie użyje tego. Full restore, zaraz. Walnij się. Motherfucker, ani razu się nie walną jeszcze. Massive! Dlaczego musiałem mieć rację? You know, fuck off. Chodź tu, Gelbor. Jedzenia? Ach, to była długa walka. I Sableye? To kag... Nie, Montolio. Pierniczę.
Tak, Steven. Walczymy ze Stevenem w Emeraldzie. W Victory Road. Well, fuck, troszkę tu zmienili. Czy ktoś kiedyś wykorzystał w ogóle Sableya tak długo? O mój Boże, za co? Nie dość, że przeżył na pikselu życia, to jeszcze mnie skonfundował. Na mnie się nie wyleczy. Right. Right. Yep. Aha. Jeszcze kryta poproszę. Okej, super. Well, nie wiedziałem, że Steven ma Sableya. I nie wiedziałem, że jest kobietą i Karoliną. Okej. A tutaj mogliśmy przypłynąć wodną ścieżką, nie musieliśmy iść tak naokoło. O, tutaj, tak, ten mówiliśmy. Ale są kamienie, także nie ma sensu spływać teraz na dół. Tokagero ma chyba mało HP. Okej, Full Restore nie będę wykorzystywał, bo mam jeszcze Hyper Potion gdzieś tam. Jest. A! Top Pokémon. Jeżeli lista jest posortowana od najgorszych, hehe! Cztery poki. I do Odrio. Just my luck. A w sumie tak mogłem się spodziewać, ten koleś chyba jest tym Birdmasterem. Nie, to był Cool Trainer. No to o co chodzi, halo? W ogóle randomowy Dodrio tutaj. W końcu jakaś różnica od pozostałych trenerów. Już Dodrio to chyba nigdy nie widzieliśmy. Może raz. Wiem, że koleś na zakład Mauvin miał Dodrio, tego pamiętam. Ale Dodrio? Uważajcie, zaraz Łabafeta zobaczymy. O, Electrode. Mówię o Electrode chyba. Nie, nie, Dodrio jest jak najbardziej w porządku. Spokojnie, Ksior. I mean, nie jest trzeciej geny. Musi być dobry. Alright, kolejny leży. Co jeszcze masz tam ciekawego? Kadabra. No to nie jest jakieś specjalnie nowe. Ale sure. Akurat idealnie, żeby nakarmić to Kagero Expem. Tak, wydaje mi się, że możemy nie przebić się przez 50. Jeżeli to dobrze rozegramy. Okej, jaki item podjesz, dostajemy mniej expa? To by się przydało. W postgame czeka na nas na pewno przynajmniej jedna lokacja, która daje trochę expa. I na niej możemy wbić jeden czy dwa poziomy na każdym poku. Jeżeli skończymy ligę na 47, 48, to no to żaden problem raczej. Wadą tego, że nie wbijemy na 60, tylko na 50 skończymy, to że Avdol nie będzie miał... Jak się nazywa ten atak? High Jump Kick? Nie, Sky Uppercut. Będzie miał Brick Breaka, który jest troszkę gorszy, ale nie przeszkadza mi to. Bo Sky Uppercut może skudować, a Brick Break nie. Znaczy, może skudować, ale ma 100% accuracy. Jestem na pewno... Jestem pewien, że w Battle Frontier będą jakieś double teamy inne gówna. Tak, to takie, man, design tego poka mi się nie podoba. Wait, on jest z pierwszej gery jednak, a to mi się podoba. Hech. Nie, to jest chyba końcówka. Wygląda najpierw na południe. No Charmandera nie było, wiesz. Napisałem nawet maila do Game Freaka, żeby dodali, ale stwierdzili, że nie chcą. A krzyk chwila, czy po przejściu gry profesor Birch nie daje ci jakiegoś startera w Emeraldzie? W Omega Ruby w Alpha Sapphire dawał, w Ruby w Sapphire nie dawał, jeżeli dobrze pamiętam, ale tu... Oj, nie zmieniłem poka. Ale w Emeraldzie nie pamiętam. A pieprzyć to. Zjemy na co się zabije na hita.
Okej, okay, fuck it, na to nie ma. Na pewno National Dexu, a nie Hoendexu? Bo szczerze mówiąc to się wydaje cholernie głupie, ponieważ do National Dexu potrzebujesz Johto Starterów. Po co ci Johto Starter, skoro masz go, żeby to go zdobyć? Brzmi idiotycznie. Medicham. No to Kagero znowu, ale potrzebuję Heinemana, powiększyć trochę. Heinemana? Nie, czekaj. Nie, Tropiusa miałem na myśli, ojej. Ojej! Jesteśmy jeszcze podatni na walczący atak. No okej, możesz zrobić to, whatever. Trzeba będzie sporo tych X-Itamów pokupować, chociaż akurat Gardevoir i Blaziken mają własne boostujące ruchy. To tu jest w porządku. Ludicolo, excellent. Ja się powinien go odnieść. Ludicolo to jest taki kogblok masywny. No co podatne są wodne poki? No elektryczne i roślinne. O, roślinny typ Ludicolo jest na to odporny. Well fuck. No to na co podatny jest roślinny pok? No na ogniste. Oh wait, on jest wodny po części. Czyli co, jest podatny na bug, którego nikt nie wykorzystuje w tej genie. Na fly, na szczęście. A poza tym co jeszcze? Bug, flying, poison. Poison też jest cholernie rzadki. Fuck hell. Fucking hell. Actually Sludge Bomb jest bardzo dobrą kontrą na Ludicolo. The Viper mógłby być niezły. No, są jeszcze na lodowe słabe, ale lodowe nie mają specjalnie znaczenia. Czy my spudowaliśmy z Flya? 4 Ludicolo zna Shadow Ball, 4 Ludicolo zmniejszą nam special defensywę. Come on, son. Come on. Siła natury! Moc ciemności! Ball! To jest efekt oglądania Holm przez dłuższy czas, popcio. Zalecam zrobienie sobie 5-minutowej przerwy od streama. Okej. Okay. O, gdzie ja jestem? Nie Heinemann, tylko Yoshi i powiedzmy Avdol. 45 też możemy w sumie osiągnąć. Okej, okay, to są chyba ostatni trenerzy na tym piętrze. Popcia. Jak klaśniesz, to skończy się koszmar. Wiesz co, chciałem zrobić żart, że klasnę i wyłączę emulator, ale w sumie szkoda byłoby go potem włączyć na nowo i takie tam. Już wiem jak zakończyć streama. Klaskę, do widzenia. O, na hitach mi go. Boże, zacis, nice one. Och, shit. No na tym streamie używamy emulatora, no bo Game Boy mi się złamał na pół. Hehe, he. Okej, ci padną jak szmaty. Solurok ma jeszcze mniej special defa niż ten Lunaton. Także padnie, no problem. W sumie fajnie, że Solurokę mają tutaj na tym etapie gry. Można ewentualnie zobaczyć na co go stać na wyższych poziomach aktywności, jeżeli nie zabije się go na hita. Na przykład w ten sposób. Stać go na Reflecta. Nice. Zabiję go Rock Smashem. Watch me. Motherfucker. Full Restore oznacza użyj spacji. Ale użyj R2 w moim przypadku. Ty jest na dole. No przecież! Wiesz co? Nie, mam pomysł. Najpierw sprawdzę co tu jest. Bo potem zmienimy piętro i trzeba będzie dymać z powrotem. Tak, to byliśmy. Tu nie byliśmy. Myślałem, że mi się gasiła.
Tak, nie mogłem się ruszyć. Chyba jeszcze nie razy nam się pop nie trafił z Rock Smasha, co? Nie, teraz nie gubię klatek. O tak, już wyjście! So close! Okej, okay, co to za Madir Fakir tu stoi? Abdol nic nie potrzebuje, hi... Yoshi. Tylko go wyleczmy. A, fuck it, może być i full restore, mamy 500 000. Proteina też dla... Antolio. Okej, okay, mam jeszcze perły. Nie pamiętam, gdzie je zdobyliśmy, pewnie na wodnych ścieżkach. Swoją drogą, ile razy podczas tego let's playa powiedziałem wodna ścieżka? In before, to będzie od latających chłopów. To jest tak upierdliwe, że nie można tutaj rozpoznać, rozróżnić właśnie tego cool trainera od latających chłopów. A mi można wnioskować, tutaj nie ma przecież tych chyba latających. A jeżeli znajduje się na jakimś wicepce, to raczej nie będzie cool trainer, tylko właśnie ten odlatający. Inny gra mi powoduje, że nie można wyswitchować poka, ale będzie się healował co turę. Ludzie myślą, że to jest dobre do stolu. Nie, nie jest zbyt dobre. Pelitor, okej. Okay. Jep, to brzmi idealnie, popcie. Myślisz, Zacis? Jak ludzie niby hop-pipem drugą genę przeszli, no to why not? Boże, ja już wiem, że go nie dobijemy, on przeżyje na nim HP. Nevermind, jeszcze protect jest oczywiście. On przeżyje na jednym HP i się wyhiluje. Więc liczę na kryta z Rolifa. What? What? Okej. Okay. Sure, whatever, bro. Tam, was w ogóle nie widać, co? A, weźmy nasze startery tym razem. Gardevoir, Eaglemoor. Abdol, Eaglemoor. Alright, to są było ostatni już. I po tych ostatnich, gdybyśmy grali w Ruby albo w Sapphire, to byłby Wally jeszcze. No w pierwszej genie najwięcej poków to jest tych albo trujących, albo latających, także nie ma za bardzo problemu, żeby latającym przychodzić coś. Nie jestem pewien, co zabić lepiej i szybciej. Chyba Gelboru. Mimo wszystko ma super efektywny atak na nas. Takich mocno bije, ale chyba nie ma Earthquake'a. Oh fuck. Oh fuck! Are you fucking kidding me? Tak. What the fuck? No, ale byłem pewien, że rozwalimy, ale najwidoczniej nie. No tak! Stary trik! Oh shit! Oh fuck off. Jak już jest kiedy słowa na slackingu, to nagle masz slackinga, który atakuje w każdej turze. Nie, nie zakochałeś się w slackingu, odczep się. Zabij. Holy shit, zabij. Okej, okay, kryzys zażegnany. Święty Jezu. Wiem, że... spoiler. W Colosseum ostatni boss z tego korzysta. Ostatni wróg, whatever. Oboj, to było straszne. Proszę, nigdy więcej. Tak, boostujemy się. Tego nie było w Ruby, w Sapphire, wydaje mi się. Co dodali też w Emerald? Takie ostatnie fuck you na Victor Road. Chyba mi kot pod drzwiami na oczy. Pójdę otworzyć drzwi, sekunda.
Nie ma mnie tylko moment, już połowa osób jest zatruta. What the fuck happened here? No seriously, what the fuck happened here? Sure, whatever. Tą drogą, jak już odchodziłem, to zauważyłem, że poszedł skill swap kolejny. W co poszedł? Okej, już mam swoją odpowiedź. Avdol, nie! Avdol, nie! Pa, Avdol! Regigas nie może się nauczyć skill swap. Co więcej, ciekawostka! Regigas nie może się nauczyć nawet Resta, ani Protecta. To jest chyba jeden, nie wiem, z 10 punktów, gdy się nie uczy tego. No kurwa! Re! Get the fuck out! Święty Jezu. Tak naprawdę mogliby trochę zreworkować Regigasa i go trochę podbufować, no bo już... Naprawdę. Jest taki biedny. Jest potężny nadal. Na dzisiejszy standard, ale nie aż tak potężny, żeby go aż tak mocno nerfić. Tą abilitką do dupy, no, że ma połowę speeda i ataku przez pierwsze 5 tur. A pani sam siebie, frajerze. Jep, oba starter nie żyją. I shit. Ksior Caterpie się uczy? Albo ten... Pokémon Dong, jak on się nazywał. Tympole. Nie, Tympole? Ten, który zamienia się w Węgorza i Electrosa. Chyba mi się mylą dwa poki z piątej geny, były podobne. Jeżeli się podpali poka, to bodajże nie zmniejsza to obrażeń, które zdajesz sobie z konfuzji. Tak mi się wydaje. Dobra, on już jest niegroźny. Powinien być łatwą ofiarą dla nas. Kech. Dynamo. O, proszę. Wow, masywne obrażenia, Slaking. Wiesz co, to za długo potrwa. Fuck it. Dziękuję. Kryt nas ocalił. This is a disgrace. Mówisz o taktyce, którą zastosowałeś? No owszem. A teraz fuck off. Och, chwała. Tak, Ksior. Właśnie myślałem, że to jest ten koleś. Że ewoluuje w tą żabę. Tak! Tak! A najgorsza Victor Road. Najgorszy region. Fuck this game. 0 na 10. Za mało wody. Ah, fuck it. Jesteśmy bogaci. Stać nas. To zabroni. Rewind chyba też trochę mance. No to do ładnych 10 dobijmy. Repele nie. Max Potion nie. Ultra Bole nie. Leczymy się. Jedziemy z tym koksem. Na górze chyba nikogo nie ma, co? Nie przypominam sobie. Ha, ja mówiłem, że 10-15 minut zabieram Victor Road jeszcze. Haha, dobre. This must be your first time up here. Ty ma rację. Ani razu na górę nie wszedłem. Tu można się wymieniać. Można walczyć, można prowadzić interakcje. W Union Roomie to akurat jest dosyć nowe w tej genie. W Union Roomie możesz... Chyba nie gadać, ale coś tam robić. Okej, chyba mamy wszystko. Nie przypominam sobie, żeby coś było potrzebne. A mi nie mogę dać po prostu te itemy. Never Melt Ice Walrainowi na przykład. Spell Tag Tokagero. No właśnie od tego mi chodzi, Boksior. Jest bardzo wyjątkowy. Trainer, believe in yourself. Ajajaj, będę na skradę.
Save state. A w trakcie nagle przypomnie, oh shit, nie przygotowałem się. A wiesz co? Przypomniałem sobie, nie mam X itemów. I'm sorry guys. Ja mówię, że bez X itemów to robił. Lider tutaj jest kompletną szmatą bez tego. O mój Boże. Whoops. To ja utnę w tym momencie na YouTubie. Ponieważ się kupiliśmy X itemów i jak kupię wszystko i będę gotowy, to wrócę to lol. Okej, wracając. Let's go. Mamy 20 X-defów, X-speedów, 5 X-accuracy, po 10 w ofensywach. Wiesz, Kacu, X-item też są useful. Heh. Okej, także wracając. A jeżeli chodzi o Sydney'a, to Sydney zmienił chyba tylko jednego poka z Ruby Sapphire, a tym pokiem jest... Sharpedo. Jeżeli dobrze pamiętam, wykorzystuje on Krodanta zamiast Sharpedo i to jest świetna zmiana, ponieważ Sharpedo już tak napatrzyliśmy się w trzy dupy w tej grze. No i oba te poki są Water Duck, także niewiele się to zmienia. Mightyna pozostaje taka sama, u niej tylko problem jest to, że ma Roar. I Double Edge. S. Wow. Crunch naprawdę nie ma za bardzo prawa zrobić tam dużo obrażeń. Tutaj problem jest tylko i wyłącznie Double Edge. To 60 special ataku mimo wszystko zobowiązuje do bycia shitterem. Shifty, no i tak, i to zmieniamy do Avdola. I teraz wszystko już powinno być w porządku. A jeżeli chodzi o Shifty'ego, muszę przyznać, że nienawidzę jego sprite'a i generalnie wyglądu. W swoim modelu 3D też tak otwierał bleśnie japę. I co więcej, szczęka zębami cały czas. Jakby chciał cię zeżreć. Czy możemy użyć bullcapa teraz? Jeżeli to w trakcie tury było? Okej, możemy, super. Dwa chyba starczą. Jeszcze użyję Excel Speeda, tak dla pewności, że zaospeedujemy wszystko i chyba wszystko rozwalimy już. Pamiętam, że tu jeden pokoła był jeszcze tego problemu. Ohoho, pożałujesz tego, Andrzej! Yo! Shift jest tam trochę, kiedy nie otwiera japy. Kiedy nie otwiera, jest okropny. Tak jest moja opinia. Ale full healów nie kupiliśmy. No to co, wczytujemy? Hech. A ja będę wykorzystywał bery. No to w tym momencie mam plus 4 do ataku. I trafiliśmy. A w dole to już wyswipuje, no problem. Nie ma... Okej, jest Krodant, Shiftry, Mightyena. Absola jeszcze ma. Absol jest akurat bardzo niebezpieczny. Yep, jest on. Absolutnie niebezpieczny, ponieważ... Zwłaszcza w Emerald, bo ma... Slash bodajże? Nie, nie ma Dark Attacku na pewno. O cholera, no tak to. Oh boy. This kinda sucks, no trudno. Torment. Marok, Slide, ma Slash, ma Sword Dance. To jest najgorsze, że ma Sword Dance'a. I jeszcze jakiś atak miał, którego nie pamiętam. Dobra, tego nie musimy się bać. Actually, Torment się tu przydaje wrogowi, kto by pomyślał? Przez niego nie możemy po prostu wysłuchać Breakiem. No i co on tam jeszcze miał? Nie pamiętam ostatniego poka. Wiem, że w Ruby w Sapphire też go miał w każdym razie. Okej, okay, to gówno ma chyba surfa. Ja. Yeah. Torment się kończy? Jak Taunt, czy nie? Nie pamiętam. Surf nas może mocno obić, ale poza tym... Never mind! Nic nas nie obije. Polska silna, jo! A, Kaktur na samym końcu jest. Okej.
Ej, Kaktor nie jest zbyt potężny. Nim się nie trzeba trzymać. Najpotężniejszy jest tu na pewno Absol. Krodant ma dobry sprite. Generalnie Sydney ma najbardziej zróżnicowany team, moim zdaniem, z całej elitarnej czwórki. Ale też jest chyba najłatwiejszy do rozwalenia. To prawda, Dark Poki nie są jakoś specjalnie słabe na wiele typów, bo tylko Bug i Fighting. Ale też nie są specjalnie silne, bo ich staby są specjalne. A prawie nie ma żadnych poków Dark, które mają duży specjal, także... Degenie oczywiście. Okej, okay, tutaj jest inny problem. A tym problemem jest to, że na samym starcie tej walki jest Phoebe. Ona się nazywa Phoebe. Phoebe ma to do siebie, że ona startuje z Dusclopsem znającym Curse. A Curse zabiera 1/4 HP naturę, czyli gdybyśmy się mieli boostować X-itemami, no to po prostu lipa. No w sumie masz rację, Inks. Kurczę, straight up morderstwo w elitarnej czwórce z Rock Smasha. Po tym Dusclopsie Phoebe za bardzo nie ma żadnych odpowiedzi na tych setuperów. Poza tym ten Dusclops chyba nie jest niebezpieczny, on zna Shadow Puncha. A i zapomniałem sprawdzić się EV ich. IV. Dobra, to tylko jednego poka, dla pewności. 30 i 0 EV. Okej. Okay. I liczyłem na to właściwie. Że my użyjemy Shadow Bola, a on się zabije Kersem. W ten oto sposób możemy teraz zmienić na to, co właściwie mam wysweepować ją. A tym czymś jest Montolio. On ma crunch, pamiętajcie. Chociaż zamiast cruncha możemy wykorzystać Earthquake'a. Też jest bardzo dobry. Tylko tak, Banet jest niebezpieczny. Actually Banet jest niebezpieczny. Shadow Ball boli jak cholera. A jeszcze Grudge. Grudge powoduje, że tracimy chyba wszystkie PP w ataku, którym zabijemy. Nie lubię Grudge. Earthquake się nam jeszcze przyda. Nie, chyba nie. Crash nam się nie przyda. Ex-special. No zobaczmy, ile zrobi Shadow Ball. Jeździł mi się, gdyby na połowę HP spokojnie za... Never mind. Jeżeli chodzi o różnice teamowe Phoebe, to chyba ich właściwie nie ma. Pomiędzy Ruby Sapphire a tym. Ma, jeżeli dobrze pamiętam, 2 Dusclopsy. 2 banety. Kuś mnie X-Speed, jeszcze X-Speed. I Sebleya. Jeszcze X-Speeda i się wychylujemy. Ja wiem, takie ekscytujące walki są bardzo lubiane przez ludzi, którzy nie lagzą ich systemów. Ale fuck that, mogę robić co chcę, my game. Tak, czyli działa tak jak myślałem, adios. Super. Okej. Okay. Nom. Razy 2,5. Myślę, że stol nie polega na sweepie, Katsu. Just saying. co? Jaki jest twój team? Stolo sweepowanie. Excuse me? To jest chyba najpotężniejszy pok, chyba. Dusclops. Na 51. O, kuźwa, on ma Ice Beama! Dandy! Mój sweep powstrzymany! Holy shit. Ale beka, hehe. A, mam pressure! Ta! No to sobie posmipował. Głupi frajer. Liczę na to, że on się wychiluje, szczerze mówiąc. Nie wychilował się. Evin. Nie masz prawa mnie zabić na hita. Nie masz prawa mnie zabić. Dziękuję. Święty Jezu. O.
Nie ma level upu. Okej, Banet chyba przeżyje i nas zabije. Ale wiecie, przynajmniej zranimy ewentualnie. Uff. Gelboru, goddamn son. Goddamn. Dobry level up. Seblaj, okej, Seblaj. Seblaj nie ma dużo mocy. Ma chyba Shadowbola. Więc chcę go z Willow uspować. Moja trochę tankowa to jest też szmata mimo wszystko. No, double team. W Omega Ruby w Alpha Safari jest zabawna sytuacja z Fili, ponieważ podczas, no powiedzmy, kastenki, gadania z nią, kiedy to są różne... z różnej perspektywy kamera pokazywana, to za Phoebe widać ducha. To nie jest nigdy wyjaśniane, ale ducha. Jak się NPC, który potem znika, więc można założyć, że duch raczej. Ten Sunblight to jest rak. Dlaczego mnie to nie dziwi? Okej, co teraz zrobić w smajku? Nightshade? What? A tak, to jest to spoko damage. Okej! Okay. Ach... Mam nadzieję, że następny burn nie spowoduje, że będzie na czerwonym, bo wtedy się nie wyhiluje. A jak się nie wyhiluje, to możemy dobić Yoshim, który zawsze trafia z Magic... Magic Leafa. Proszę, nie czerwone. Ale fuck my life! I jeszcze full restore. No okej! Okay. Co dalej w tym wypadku? Jak znowu walniemy, to gwarantuję wam, że będzie na czerwonym HP. Dlatego najpierw boost, a potem dobijamy. A jak będzie znowu na czerwonym, to przynajmniej na dwa hity już padnie. Okej, okay, easy. Easy, podział tracąc Flygona w połowie. Shit. A moim zdaniem to ten Dusclops na 51 jest największym problemem u niej. Ale sama w sobie też nie jest aż taka mega trudna raczej. Na szczęście ona nie jest jak Agata i nie jest kompletną szmatą pod względem... A, użyjmy tego, whatever. Nie jest jak Koga, nie Agata, nie spamuje Confuse Rayami. Jeżeli dobrze pamiętam, mimo wszystko troszkę ofensywy też ma. No to połowa elitarnej czwórki za nami. Poziomy, jak widać, już się troszkę wyrównują. Okej, okay, co jest następne? Następny nie jest ten, co myślę, czyli następny będzie Glacia. Tak, Glacia. Lodowe Poki. Ona nie ma nic przeciwko boosterowi, jeżeli dobrze pamiętam. Boostować się może Gelboru, albo boostować się może Avdol, tak naprawdę. Nie pamiętam tego, co na samym starcie jest. Chyba Avdol możemy wystawić na starcie. Jeżeli chodzi o jej team, to jej team też się chyba nie zmienił. Pomiędzy Ruby, Sapphire, Emerald. Okej, okay, robię save state'a i jedziemy. U niej największym problemem... Największy problem sprawia Walrein najbardziej, jej main. Najwyższy poziom, no i widzieliście już, jak nasz Walrein potrafi skosić trochę dupsko. Well fuck, Cilio. Ale ten Cilio jest chyba dziwny pod tym względem, że on właściwie nie ma ten... wodnego ataku, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli ma, well fuck. Tak, to jest prawie gwarantowany zacis, że jeden z tych trzech się pojawi. Aj, Walrein ma shield code, więc gdybyście chcieli stalować, powodzenia, może was zdjąć na hita. Jak jesteście na niższym poziomie niż Walrein, to powinno takie być, to ma więcej niż 30% szansy wtedy. Bo to nie jest stała szansa, im wyższy poziom, im większa przewaga, tym lepiej. Dlatego kto używa. No tego się spodziewałem, także whatever. Nie pamiętam, czy dwa boosty wystarczą. Tak, nie ma wodnych atałów. Gdybym miał, to by wykorzystał na 100%. A mi dlaczego by nie? A póki co spomuję Buddy Slam. Także tak!
A jeżeli dobrze pamiętam, ona ma okropny team, jeżeli chodzi o różnorodność. I nie wiem, co autorzy ćpali. Weźmy specjalista od typu, do którego typu mały pokój przedstawimy. I wynikiem tego macie dwa Silio, dwa Glalie i Walrein'a. Okropne. Kryt, come on, kryt. A, nie ma kryta. Okej. Okay. Piąta gen akurat ma bardzo fajne Litwor, bardzo je lubię. Bardzo. Pierwszy full restore, jedziemy. Pójdzie raz drugi, jeżeli będzie pora iść, co? O, hej, wyśmienicie. Aż do 7 generacji nie była bitki, która zwiększała szybkość w Halo, także nie muszę się martwić o speedowanie. A będąc na plus 1 speedzie, nic nas nie zaodspeeduje raczej. Gdyby nas Walrein zaodspeedował i walnął Stefa, to bym się go popłakał. Glalie, nie pamiętam, czy miała abilitkę podmiotą, że... A kuźwa, Walrein. Nie pamiętam, czy miała abilitkę powodującą healowanie w Halo, nie wiem, kiedy ona wyszła. Chyba w czwartej genia, nie w tej. Proszę, umrzyj, błagam. Nie chcę z tobą walczyć, kiedy masz full HP. O, chwała Bogu. Legitnie byłbym troszkę w kropce, no niby Gardevoir ma Dandabalt, ale poza tym co? W sumie Blaziken pomimo faktu, że jest słaby na Stefa, to jest idealny, bo ma oba jego stawy są super efektywne na przeciwnika. Jak nie masz Brick Breaka, użyj Flame Flowera na przykład. Albo Overheata. A nie wiem, która Litwor jest moim ulubionym. Muzycznie to jest to. Ten twór muzyczny jest świetny. Elitarne czwórki. W Omega Ruby nie ma tego śmiesznego kraskania, które teraz leci. Ale też jest dobre. Well, w Omega Ruby nie ma trąbek. Tak, ona już jest troszkę potężna jako trenerka, ale jej team jest tak mało różnorodny, że pieprzyć to. Też smutne jest. Tak, w piątej i szóstej generacji możesz wybrać kolejność walki z elitarną czwórką, to jest świetne. Ale w siódmej też. To jest taki trend od piątej geny w sumie. To jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem, mieć takie zawsze w tej samej kolejności. Swoją drogą, wiecie jak łatwo pokonać elitarną czwórkę w Emerald? Iście złapać w Master Balla Rayquazę. Ona jest na 70 poziomie i robi kompletną siekę z przeciwnika, to jest aż komiczne. A chcę Golda. To odkładam Nevermelt Ice. Nie wiem, po co jej brałem w sumie. Rayquaza mając Outrage'a zabija wszystko poza niewieloma wyjątkami na hita. W Ruby w Sapphire na pewno. Nie jestem pewien, jak to z czempionem jest. Nie, w Ruby w Sapphire jest Steven, który ma stalowe poki. No to nie, tu Shifequake był potrzebny. Okej, zamyśliłem się. Avdol ma Shkilla i jedziemy dalej. No, to prawda, piąta gena miała niesamowicie dużo rzeczy. Jedna z moich ulubionych rzeczy. Drake, mój ulubiony gym, elita na czwórka, swoją drogą, member. Mój ulubiony elite for member, tak. Jest żeglarzem i trenuje smocze foki. Bo wiecie, smocze foki zawsze muszą być w lidze. Anyway, nieskończoność TM-ów to jeden z moich ulubionych dodatków w całej serii. I w piątej genie go wprowadzili. Tak, adios, ale ile pokój ma, to ja izbima w lidze. Okej, Shelgon nie ma nic, żeby powstrzymać nas przed sweepem. Więc może się spokojnie boostować przy nim. Teraz zwłaszcza jak używa Protecta. Ha. Ogólnie z Elite Four. Ze wszystkich Elite Four najbardziej lubię jego. Wow, tak po prostu zaczyna się boostować, co? Adios, ja nie krzyczę. Po prostu głośno mówię. Bo nie słychać mnie na streamach, right? O mój Boże, Shelgon, co ty robisz? You fool! Ty w sumie rok to nas spowolni. Okej, brawo Shelgon! Brawo! Gratulacje! Jestem pewien, że Drake będzie ci bardzo wdzięczny.
Motherfucker. Seriously? No doprawdy. U Drake'a zmienił się jeden Pokémon. Wcześniej miał chyba dwa Shelgony, dwa Flygony i Salamensa. I wymienił jednego Flygona na zobaczycie co. Coś, czego się najbardziej boję właśnie. O, nie wstawię tego. Świetnie. Salamence to jest jego main. I Salamence jest sobie przerażający. Zaraz zobaczymy, on ma ruchy. Tak wiecie, żeby cokolwiek było wiadomo o wrogu, którego niszczymy, right? Ale zobaczmy. Ma Rock Slide, Flamethrower, Dragon Claw i Crunch. To jest przerażające, actually. Zwłaszcza Rock Slide. Niestety, chyba na Hitabelas nie zabił, ale spokojnie 3/4 na pewno by nam zdjął tym. Wiesz co, Sachista, czyli tak zacząłem myśleć, Boże, ale byłoby to zabawne, hehehe, he, he. Gdyby tak się stało właśnie. Nagle 4 razy protect z rzędu i nie mamy... Potem jeszcze jakiś tam Shelgon, kolejne protecty i nagle nie mam PP, żeby zabić. Kingdra, właśnie. Kingdra jest smoczym pokiem nieodpornym na Izbima, więc jest automatycznie najlepszym smoczym pokiem, lol. O boj. Okej. Okay. No to też łatwizna. Kingdra ma Dragon Dance'a, tak samo chyba Altaria. Więc trzeba na nie uważać, jak się za bardzo setupuję, no to zniszczam kompletnie. Dragonerem, Ice Beam, Dragonite'a. Jakim cudem? Właśnie to jest strasznie tępe, ponieważ... Okej, okay, spoiler. Champion ma wodne poki. I macie tak, Gym Leadera od wodnych poków, Pizdziut wodnych ścieżek, macie Kingdre u tego zasrańca, Drake'a, a potem jeszcze Champion z wodnymi pokami. What the fuck po prostu. No dobra. Wodne poki, co? No to na to Gelboru właśnie jest. Oh shit. Amulet coin. Tak, najstraszniejsze u Wallace'a są poki, które są odporne na to, czy mógłbyś wysweepować. Macie na normalnego save'a trzepnę. Obok save state'a. Ale moim zdaniem Ludicolo właśnie, przez to, że jest zazwyczaj odporny na to, czym atakujesz, jak Thunderbolt, albo no nie wiem, Solar Beam. Ale jeszcze Milotic. Obaj! Nienawidzę z pasją sukinsyna. Jego Milotic zna Ice Beama, więc jeżeli myślisz haha, wystawił się innego poka i go walnę z Solar Beama, pissed dead. I nagle twój Sceptile leży martwy, a ty się zastanawiasz, co się stało. Ważna rzecz! Nie dajcie Wailordowi walnąć. Zlańcie go najpierw, ponieważ ten Wailord ma Water Spout. Water Spout ma 150 mocy, jeżeli Pokémon ma full HP. O shit, doblecz. Okej, tego się nie spodziewałem. Holy shit, moje HP. O mój Boże. Water Spout naprawdę mocno bije? Nie, przestań! Nie spodziewałem się tego! Nie wiem, czy przeżyjemy, jeżeli użyjemy X Defense. You know what? Okej. Motherfucker. A, musisz jeszcze jakiś fajny i specjalny. Czekam, jak cię przypieprzę z Thunderbolta zaraz. Kuźwa, no... Ja się bałem najbardziej Water Spouta, nie zostanego Double Edge'a. Ale to proszę bardzo. Widzę, że priorytety mi się popieprzyły. Okej, pieprzy mojej Lorda. Okej, to jest zubowy. Dalej... Tentacruel. Nie wiem, dlaczego ten...
Chwila. Dlaczego? Nie, legitnie, dlaczego? Co chcę zrobić? Użyję X Defense na wszystki wypadek. Sludge Bomb! Tak, chcesz mnie załatwić? Oooo! Czysty, stuprocentowy skill. Right here, panie i panowie. A to zabije jeszcze mniej. Auć. No dobra, może niekoniecznie. Tak, to jest chyba jego najlepszy atak przeciwko nam, po tym jak się zboostujemy. Przynajmniej 3 call mindy. Milotic, jestem 100% pewien, że Milotic wytrzyma nawet plus 3 Dandabalta. Oh fuck! Oh shit! Uuu. Madre de Dio! Pamiętajcie, jeden kryt wystarczy, żeby zakończyć tą zabawę. Ale jaja. Ale beka, hehe. Spokojnie, kiedyś mu się skończy full restore. Znaczy, jemu się skończą PP. Okej, okay, X-Speed. Te dwa X-Speedy mieć. A tak na wszelki wypadek. Wydaje mi... Był jeden po który był strasznie szybki u niego, tylko nie pamiętam, który chyba... Ludwig Call of Deszczu na pewno jest piekielnie szybki. Jeszcze jeden Call Mind na wszelki wypadek. To już trzeci? Czy drugi? Jep, lecą sobie bomby. Christ Almighty, ile to wrażenie robi. Ale emocjonująca walka na itemy. Okej, jeszcze jednak Speedy atakuje. Oj, skończ waść wstydu oszczędź. No co ja mówiłem? Nie jestem pewien, czy on mnie nie zabije. Fucking hell. Ile było tych komandów w końcu? No zaraz, jak użyję X-Defense. Okej, okay, super. Eat shit. Może robię błąd, ale krzęść to. Alright! Już dwa poki leżą. Kolejny jest Ludicolo. Ludicolo chyba nie ma nic na nas. A palimy go sejkiem, zobaczymy co się stanie. 3 miesiące? 3? Na maj? O mój Boże! Kryt! Byłem pewien, że nie zabijemy go na sejkika. No ale kryt. Dalej Whiskash. Wyskaczę się trochę boję, bo mam Earthquake'a. Ale plus 3 psychic powinien raczej dobić. Whiskash jest bolesny. Właśnie przez to, że ma z fizycznej strony Earthquake'a, a ze specjalnej Earth albo Hydropompa nie jestem pewien. Uuuu, Andrzej, żeś spieprzył tutaj. Mógłbyś mnie spokojnie zabić. Gorzej będzie, jeżeli zdejmiemy mu mniej niż połowę HP teraz. A chyba tak zrobimy. Nie podoba mi się to. No. Możemy wstawić Tropiusa i powiedzieć jebać nasze boosty. Okej, dla pewności heal. Mam plus 1 defa wreszczego. Oboj, oboj! Andrzej, Jim się wali! O, wow, okej. Okay. To jest idealny moment na kryta. Szkoda, że nasza Gardevoir w sumie nie ma Synchronize. Bo Milotic, jeżeli dobrze pamiętam, ma Toxic. A wtedy, gdyby Milotic użył na nas Toxic, to też zostałby wtedy zatruty. Pretty much dając nam zwycięstwo. No i Ardus nie powinien być na nas szybszy i paść na hita powinien. No okej. Gallardos jest chyba tutaj najmniej groźny Pokémon ze wszystkich, ponieważ nie ma flying ataku dobrego. Jego wodne ataki są komicznie słabe, jak na ten poziom.
Nie, chyba nie ma żadnych tam dobrych ruchów poza tym. A toksyk jest... Milo tych zatruty, wnioskując po animacji. Dobra, chyba wygrany. Ja, Sef nam nic nie zrobi, chyba że skryci. Okej, okay, teraz plus 4, pamiętajcie. Dandabald się zabije. Jezu Chryste. Jezu Chryste. Kto robił tego kolesia? Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś go rozwalił. Emilotika, bez używania jakichś nadmiernie itemów. Nie wiem, co jest najlepszą kontrolą na Emilotika, szczerze mówiąc. Ludnikowo chyba. Bo ma dosyć dużo special defa. No, sam Milotik też jest w pewnym sensie kontrolą na Emilotika, lol. A jest! 23 tysiące! No, chyba nie miał full restore, nie wiem. Bedazzled, okej. O, patrzcie, to ona. Jakiej tam było? A, whatever. Córka Bercha. Ona to jest wkurzająca, bo cały czas ma takie wrażenie, że jesteśmy słabsi od niej. Albo generalnie słabi. Fuck off po prostu. Podczas gdy w remake'u to ona jest takim baitem dla waifu fagów, co lubią sobie waifu robić. Nawet idzie się z nią na randkę w trakcie gry. Tego nienawidzę. To jest jakaś głupia tradycja starszych gier Pokémon, gdzie podchodzi profesor: ile są po poków? O, słabo, ale pójdzie ci lepiej. Taki tekst, kiedy przeszedłeś grę. No, prześpi się, popcio. Aaa, przeszedłem na rad. I ty, czacie, ze mną przeszedłeś też. Skończyłem na dużo wyższych poziomach niż kiedy grałem w Ruby. W Ruby to wszyscy mieli 40, nie wiem, 45, 46 mniej więcej. A tu widzimy 47, 8 spokojnie. Ktoś strzelił gola. Okej. Okay. 18 godzin. Odkładam pada. No, to teraz niech każdy się pochwali, co sądzi o Emeraldzie. Czy dla was, tak jak dla wielu innych, jest to najlepsza część Pokémon? Przyznajcie się, postaram się nie śmiać. Ale nie, really. Swoją drogą, podczas zapisów końcowych pokazują poki, które złapaliśmy w trakcie podróży, co jest świetne. To jest akurat świetne. Dla mnie Emerald nie naprawia największych problemów tej Hoenn. Nadal jest stanowczo za dużo wodnych, zasranych ścieżek, których nienawidzę z pasją. Nadal te poki, które chcesz złapać, są za daleko. Wiele poków nadal jest do dupy i nieużywalnych prawie. Jak nawet widzieliście, uwielbiam Flygona. Dragon dobry pok, ale żeby go zdobyć, ile trzeba było się męczyć? Rapidge był słaby dosyć, Vibrava była okej, okay, co najwyżej. Jedyna rzecz główna, którą naprawia ta gra, to czcionka ohydna z Ruby i Sapphire, nie widziałem jej. Poza tym niektóre sprite moim zdaniem są stanowczo dużo gorsze niż z poprzednich gier. Yellow i Crystal mają dużo lepsze. I te animacje niespecjalnie pomagają. Zmiany, które mi się spodobały. Lubię fakt, że kontesty zostały wywalone na battle tenty, chociaż te battle tenty, czy ja wiem,
Nie wiem, to też było troszkę fajne, że kontesty były w różnych lokacjach, mogłeś sobie próbować na tych poziomach, ale whatever. Battle Dendy są nawet ciekawe. Lubię, że jest więcej podwójnych walk, bo ale tak prowadziła, powinno ich być ich troszkę więcej. Silniejsi Gym Leaderzy, takie plus minus dla mnie jest, szczerze mówiąc. Fajnie, że stanowią jakieś wyzwanie, ale z pasją nienawidzę Brawliego i według mnie, jeżeli ktoś nie ma dobrego teamu na Flannery, to też bullshit. Każdy Hurdur Sunny Day Overheat wygrałem. No tak, ale Battle Tenty... Co on gdzieś to? Braille Code Check. W napisach końcowych tam nie rozmawia. Mieli kilka osób od tego kodu Braille'a. Co więcej, ten kod Braille'a był jeszcze w napisach końcowych Fire Red Leaf Green. Te Battle Tenty starczyły nam na 20-25 minut poprzednich odcinków. Podczas gdy kontesty, chociaż nie są dużo lepsze jakością, to no, dłużej trwają. Także tak, I mean, 7 na 10 gra dla mnie to jest. Nadal za dużo wad ma. Ale hej, może zmienię ocenę, jak zobaczę Battle Frontier, bo zazwyczaj każdy po prostu dostaje orgazmów na temat Battle Frontier. TV? O, oh, wow. Okej. Okay. Czyli teraz będzie wygrać Avdolu. O, ojczulek. Aha, Brani, człowiek od Pico, dla przypomnienia. Tak, już mamy cel, gdzie iść. Iść na statek. No i teraz będzie chyba ważna rzecz. Coś, co jest tylko i wyłącznie w Emeraldzie. Po części. Aha. Tak, w Ruby dostałem informację, że jakiś czerwony Pokémon przeleciał. Niebieski chyba Pokémon przeleciał. W Safari, że czerwony, a tu będziemy mieli wybór. Jak odpowiemy Red, Latios się pojawi. Jeżeli powiemy Blue, pojawi się Latios. I to jest jak Zentai Mareko i Suicune. Biorę Red, chyba wolę Latiosa koniec końców. A Latiosa i tak mogę w Ruby złapać, gdybym jakimś cudem chciał. Co tego nie złapałem? Złapałem wszystkie Regi, Rayquazy i tak dalej, ale pieprzyć z pasją łapanie tych poków roamujących. A właśnie miałem do nich iść też. Nie kurczę, wyrzuciłem w trakcie jazdy Pokédex. A od razu mam National. Okej. Okay. Fire Team wygrywa, musi złapać 70 pokoń, czy tam 60, żebyś dostał National Dex. Co nie jest aż takie upierdliwe, ale wiele osób tego nie lubi. Jeżeli ktoś często przychodzi te gry, no to tak, to jest upierdliwe wtedy. Tutaj automat się dostajesz, to jest no troszkę lepszym rozwiązaniem. Zalałem Pokédex z piwem. Okej, okay, chcę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Pokenav? Miał się z nami spotkać Scott, albo przynajmniej mieliśmy z nim porozmawiać. Elusive Ice? Jeżeli zostaniemy czempionem. Okej, okay. Dzięki. Zgaduję, że na Battle Frontier chyba dopłynie. Okej. Okay. I tak dopłyniemy do Battle Frontier, tak myślałem. Ale Scott, jakbyś czytał nam w myślach? Goddammit. I tak, teraz mamy kilka rzeczy do zrobienia. W następnym odcinku Safari Zone zrobimy, które tutaj jest. Contestów na razie nie będziemy dotykać. SS Tidal, czyli ten statek, który
będziemy musieli zrobić w Lilikow, ale też Safari Zone. A tak to kończymy odcinek na tym pozytywnym akcencie przejścia gry. W sposób kompletnie legalny, jestem pewien, wiele osób tak uważa. Następny stream będzie ostatnim, sądzę, i zrobimy postgame. Także bye!